Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony o 2 kg cięższy niż ostatnio Lesiu z Attitude Polska, a to kolejny odcinek WWE Shortcut. I dzisiaj rozmawiamy sobie o SmackDown z dnia 24 grudnia 2021 roku. Podobnie jak w zeszłym roku, odcinek trochę spóźniony, ale naprawdę nie macie czego żałować, ponieważ epizod SmackDown nie należał do tych lepszych. Jeszcze ogłoszenia parafialne, dzisiaj oczywiście Shortcut o SmackDown, jutro Shortcut o Monday Night Raw, ostatnie przed Day One. Nie wiem, czy w środę Jay zrobi shortcut o NXT, ale mam nadzieję, że tak. W czwartek top 20 wrestlerów w 2021 roku, w piątek predykcje do Day One. W sobotę mam wolne, ponieważ wtedy po pierwsze nie ma nawet SmackDown, a po drugie nawet jeśli by było, to nie wiem, czy byłbym w stanie je obejrzeć. No i w niedzielę omówienie gali Day One, więc w tym tygodniu odcinków będzie naprawdę sporo, więc jeśli nie chcecie przegapić żadnego z nich, to serdecznie zachęcam do pozostawienia subskrypcji na kanale. A tymczasem zobaczmy, co wydarzyło się na niebieskiej tygodniu, która rozpoczęła się od rozmowy pomiędzy Kaylą Braxton a Paulem Heymanem. Kayla chciała się dowiedzieć, co w zeszłym tygodniu zaszło pomiędzy Romanem Reignsem a Paulem Heymanem, kiedy to właśnie Tribal Chief zwolnił swojego Special Counsela, chyba nie powinno się tego odmawiać. No ale w skrócie, Paul Heyman powiedział, że w zeszłym tygodniu powiedział tylko prawdę, a to była jego rola przy ramieniu Romana Reignsa. Powiedział, że niczego nie żałuje, a gdy Kayla zapytała się, co dalej dla Paula Heymana, to na początku pomyślał, może pójdę do NXT, znajdę jakiś nowy talent, ale nie, ja już jestem na to za stary. No i myślę, że to, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, sprawia, że moja kariera już wkrótce się zakończy. To był chyba najprzyjemniejszy moment z całego tego SmackDown, ponieważ no w skrócie nie było ono za dobre, a zaczęliśmy od pojedynku o SmackDown Women's Championship pomiędzy Charlotte Flair a Toni Storm. Sam pojedynek nie był najgorszy, ale miał ten problem, że po pierwsze story prowadzące do niego było fatalne, a po drugie no to przez sekundę nie wierzyłem, że Toni Storm może pokonać Charlotte i tak ostatecznie się skończyło, gdyż na początku Charlotte chciała wykonać brudny roll-up taki, jaki Becky robi od swojego powrotu, jednak sędzia to zauważył. No najprawdopodobniej kiedy nie ma się rudych włosów, no to sędzia widzi takie rzeczy, no i potem roll-up, potem kolejny roll-up, aż w końcu Charlotte zrobiła mocniejszego roll-upa i w taki sposób pokonała Toni Storm, więc nadal jest mistrzynią. Czy będzie rewanż na Day One, tego nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, ale jakoś bym na to nie naciskał, ponieważ jak już wspomniałem kilka chwil temu, no całe story nie było zbyt dobre. A teraz wchodzimy chyba do głównego punktu programu, ponieważ walka cała trwała około godzinę, czyli 12 Days of Christmas Gauntlet Match, którego zwycięzca zmierzy się z Shinsuke Nakamurą najprawdopodobniej na Day One. No i tak, rozpoczęliśmy od dwójki Angel Garza, o Boże, cały czas nie mogę się przyzwyczaić, po prostu to jest anioł, Angel, kontra Mansur, którego pokonał chyba w minutę właśnie Angel. Dalej wszedł Eric z Viking Raiders, no i tutaj panowie naprawdę poszaleli, ponieważ walka trwała 4 minuty, co jak na ten pojedynek to naprawdę jest sporym osiągnięciem. No ale tak wygrywa Angel, potem wchodzi Shanky, no i z racji na to, że członek Los Lotarios jest już troszeczkę zmęczony, no to całkiem łatwo sobie radzi z nim Shanky, ale równie łatwo z Shankim radzi sobie kolejny członek Viking Raiders, czyli Ivar. Następnie wszedł celtycki wojownik Sheamus, w paru minutach pokonuje on właśnie Ivara, potem wychodzi Drugula, którego Sheamus pokonał chyba w 6 sekund, ponieważ no po prostu wszedł, od razu dostał bro kicka, raz, dwa, trzy i tak się walka zakończyła. A następnym członkiem tego Gauntlet meczu był Cesaro i chyba walka właśnie jego z Sheamusem była najlepszym momentem w tym Gauntlet meczu. Sheamus skupił się na kontuzji żeber Cesaro, który nawet ładnie to sprzedawał, ale i tak dawał z siebie wszystko, aż w końcu na krawędź ringu wszedł Rich Holland i robił a Cesaro mówi, ej, proszę tutaj tak tego nie robić, co wykorzystał Sheamus, bro kick i Irlandczyk przechodzi dalej i następnie wyszedł sobie Ricochet, który całkiem mocno obrywa. Tak teraz patrzę na czas i może to być jeden z krótszych odcinków WWE Shortcut. Niesamowita sprawa. No, ale całkiem mocno obrywa, w końcu zyskuje przewagę, znowu chce zainterweniować Rich Holland, ale zrzuca go Cesaro, co dekoncentruje Sheamusa i wykorzystuje to Ricochet, roll-up i przechodzi dalej. Potem dostaje jeszcze bro kick od Sheamusa, ponieważ jest bardzo zdenerwowany. Wychodzi Humberto Carrillo, który chce wykorzystać to, że Ricochet jest mocno, mocno zmęczony, jednak nie trafia swojego moonsaultu, a Ricochet wykonuje ten swój dziwny finisher i w taki sposób wygrywa, potem wychodzi Jinder Mahal i tam był chyba rola, bo o ile dobrze pamiętam, więc ostatnią dwójką w tym niesamowitym Gauntlet meczu, którego na pewno nigdy nie zapomnę, była dwójka Ricochet i Sami Zayn. I tutaj panowie również dostali parę niezłych minów, no wyglądało to jak taki prawdziwy finish Gauntlet meczu. Oczywiście przewagę miał Sami Zayn, który był tym świeżym zawodnikiem, jednak Ricochet był nawet blisko zwycięstwa, ponieważ już wykonywał ten swój finisher z trzeciej liny, jednak Sami Zayn podniósł kolana, następnie Exploder Suplex
na narożnik, Haldova Kick i w taki sposób Sami Zayn zmierzy się z Shinsuke Nakamurą o mistrzostwo interkontynentalne w najbliższej przyszłości. Patrząc na title reign Shinsuke Nakamury, bardzo bym chciał, żeby to właśnie Kanadyjczyk ponownie stał się mistrzem interkontynentalnym, ponieważ no ile razy Shinsuke bronił ten tytuł i ja wiem, to nie jest wina Shinsuke, ponieważ on nie bukuje show, ale no i tak bronił ten tytuł, o ile dobrze pamiętam, raz w walce z Apollo Cruzem. Jeśli coś przegapiłem, to możecie mnie poprawić, ale nie wydaje mi się, więc no, bitch please. No i dobra, końcówka gali, main event, Miracle on 34th Street Fight, Drew McIntyre i New Day kontra The Usos i Madcap Moss. No i co ja mogę powiedzieć, był to taki typowy, świąteczny gimmick match od WWE, było dużo głupich rzeczy, był jakiś candy, candlesticky, były rzucane prezenty, były choinki, potem Corbin raz zainterweniował w walkę, przez co potem został oblany jakimś amerykańskim czymś, nie mam pojęcia co to jest, no ale no to śmierdziało niby czy coś, potem Madcap Moss też został oblany, wchodzi do ringu, Claymore Kick od Drew McIntyre'a i w taki sposób show się zakończyło. Mamy 6 minut, ale naprawdę nie mam za bardzo co więcej powiedzieć o tej gali, ponieważ była ona mocno, mocno średnia i pamiętam zeszły rok, mimo że to miało miejsce 12 miesięcy temu, to ja wciąż pamiętam świąteczny epizod SmackDown z zeszłego roku. Był tam Steel Cage Match, Kevin Owens kontra Roman Reigns o Pass Universal, niesamowita walka. Była walka o pas interkontynentalny, Big E kontra Sami Zayn, gdzie właśnie Big E zdobył pas. Była walka Daniel Bryan kontra Jey Uso, no i pewnie coś tam jeszcze było, ale no już nie pamiętam. No i pamiętam nawet tytuł z zeszłego roku, show sprzed 2 dni, ale jakie dobre. Tak, w tym roku dam tytuł show sprzed 3 dni, ale jakie słabe, ponieważ naprawdę nie zasługuje ono, żeby dobić do 8 minut, więc w tym miejscu was już żegnam. Mówi do was Lesiu z Attitude Polska, lajkujcie, subskrybujcie i słyszymy się już jutro na omówieniu Monday Night Raw. Cześć!